Witajcie w kolejnym odcinku serii Transportowe Opowieści. W tym odcinku dowiecie się więcej o autobusie Jelcz M081MB. Jak w ogóle ten autobus powstał oraz jaka jest jego historia? Dowiecie się w tym filmie. Zapraszam do oglądania. Historia tego autobusu sięga 3 kwartału 1998 roku, kiedy to powstał prototyp tego autobusu oznaczony symbolem M081MB MIDI. Projekt nadwozia wykonano w Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Do produkcji trafił on w 1999 roku jako Jelcz M081MB EDI. Od 2000 roku wszystkie autobusy z rodziny 081 wyposażone były w szkielet oraz poszycia boczne wykonane ze stali nierdzewnej. W tym samym roku pojawiła się możliwość wyposażenia tego modelu w klimatyzację i w pełni zamkniętą kabinę kierowcy oraz czterobiegową skrzynię automatyczną Arlins AT542 zamontowaną łącznie w 15 pojazdach, 10 dla MPK Włocławek, a także po jednym dla MZK Kęty, MZK Leszno, MPK Radom, MZK Toruń oraz ZKM Ciechanów. Na początku września 2001 roku w trakcie wystawy komunikacji miejskiej w Łodzi zaprezentowano ten model po kosmetycznych zmianach oraz przedstawiono jego nową nazwę Jelcz M081MB Vero. W październiku 2002 roku do oferty dołączył model z silnikiem spełniającym normę czystości spalin Euro 3. A co za tym idzie? Zmieniło się jego ponowne oznaczenie na Jelcz M081MB / 3 Vero, która to nazwa funkcjonowała do zakończenia produkcji. Istniała również możliwość wyposażenia tego autobusu w reflektory projektowe, które z powodu podniesionych kosztów zastosowane zostały jedynie w prototypowym egzemplarzu, który do 2018 roku był w posiadaniu MPK Kraków. W październiku 2008 roku ze względu na brak możliwości kontynuowania produkcji autobusu przez zakłady samochodowe w Jelczu zakończono produkcję tego modelu. Ostatni Jelcz M081MB wyprodukowany został w 2007 roku, a następnie w maju 2008 roku trafił do MPK Kraków. Jednak to nie jedyny model, jaki powstał, bo w 2000 roku rozpoczęto sprzedaż lokalnej wersji tego modelu jako Jelcz L081MB. Zastosowano w niej jedne drzwi dwuskrzydła za osią przednią w układzie 020. W tym samym roku wprowadzono odmianę turystyczną jako T0-81MB. Zbudowana ona została wówczas na podwoziu Mercedesa-Benz Vario 815D. A no właśnie, bo model miejski oraz lokalny został zbudowany na podwoziu Vario 814D. Do napędu wykonano silnik Mercedes-Benz OM904LA o mocy maksymalnej 152 koni mechanicznych, spełniający wówczas normę czystości spalin Euro 2, połączony z pięciobiegową przegonią manualną ZF-S542. W 1990 roku powstał też Jelcz L081MB Kajtek, który stanowił szkolną odmianę tego modelu. Jednak ten model z powodu zbyt wysokiej ceny nie znalazł nabywców. A ile tych autobusów w ogóle wyprodukowano? Pewnie ktoś się spyta. A na spokojnie już wam tłumaczę. Otóż przez cały okres produkcji od 1998 do 2007 roku wyprodukowano łącznie 203 modele tego autobusu. I w tym filmie to już byłoby na tyle. Dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Jeżeli się podobało, to zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj mój kanał. No i ode mnie to tyle. Na razie, cześć!